Serdecznie witam tutaj wszystkich zgromadzonych na naszym sprawozdawczym zebraniu, które jak co roku odbywa się w naszej świetlicy, tuż przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowocinku Starym. Serdecznie witam zaproszonych gości, druhów druhny, mieszkańców naszej pięknej miejscowości. W całym kraju odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnych. Takie zebranie to jest święto w jednostce danej. Dzisiaj jesteśmy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym. Zatwierdzone przyjęcie porządku zebrania. I uwaga się panu. Odczytanie sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej. Punkt 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Punkt 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. 9. punkt będzie dyskusja. 10. przyjęcie planu działalności i planu finansowego. 11. punkt wolne wnioski. 12. podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji. 13. punkt zakończenie zebrania. Czy zgadzamy się na taki porządek, czy może są jakieś pomysły? Jest to kolejne nasze zebranie. W naszej gminie 12 jednostek. Dysponujemy 4 jednostkami w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wszystkie jednostki, te 12 samochodowe. I na takich zebraniach jest właśnie okazja, żeby powiedzieć im dziękuję, druhowie, strażacy, za to, że jesteście gotowi w dzień i w nocy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To jest właśnie to piękno tego wszystkiego, że tutaj strażacy w ochotniczych jednostkach pracują nie dla pieniędzy, nie dla orderów, tylko niosą z własnego serducha pomoc innej osobie. Ratują mienie i życie. Wprawdzie teraz jest coraz mniej pożarów i dobrze, ale za to zdarzeń drogowych jest coraz więcej. A ta jednostka stacjonuje przy krajówce, przy drodze krajowej, czyli zadań z tego zakresu jest mnóstwo. Pochwał słyszeliśmy mnóstwo i serdecznie dziękujemy za garść tych pochwał. Osoby, które składały nam te pochwały, równocześnie też życzyły przyszłościowych spełnienia marzeń. Oczywiście chcemy, żeby te marzenia się spełniły, ale nie jesteśmy sami w stanie tych marzeń spełnić. Musimy korzystać właśnie z pomocy właśnie darczyńców i osób, które naprawdę z zainteresowaniem patrzą na Ochotniczą Straż Pożarną w Sowocinku Starym. Do szczęścia potrzeba też i wyposażenia technicznego, począwszy od samochodów, po sprzęt specjalistyczny. Ta jednostka, która jest zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ma ten sprzęt podstawowy, który ratuje życie i mienie ludzi. Wyszkolenie, zgranie załogi, działania na różnych szczeblach, czy to dzień, w nocy, deszcz pada, słońce, oni są gotowi nieść pomoc. Oczywiście każdego roku doposażamy jednostki w zależności od środków finansowych, bo zadaniem gminy jest ochrona przeciwpożarowa i środki z gminy są przekazywane, ale sięgamy też po różnego rodzaju środki zewnętrzne, choćby z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości czy z Ministerstwa MSWiA i takie środki otrzymujemy. Mogę zdradzić, że ta jednostka marzy o wymianie samochodu bojowego na nowy. No ale taki samochodzik bojowy, nowy, to tylko 1 000 000 złotych. No, tylko 1 000 000 złotych. Dlatego nie jest tak łatwo przy naszych 12 jednostkach 12 milionów wygospodarować tylko na wymianę samochodów. Dlatego jest zrozumienie u kolegów strażaków. Zaangażowanie. Otwarte serce skierowane do pomocy i w potrzebie stanie na straży pilnowania tego mienia. To jest on ideał, gdzie każdy by chciał jej pilnować i pilnować. Ja powiem tak, bo tym co wójt powiedział, to nie zostało, wszystko zostało powiedziane, ale jedno. Ja życzę wam, żeby było jak najmniej zdarzeń, żeby było jak najmniej wyjazdów, jak najmniej interwencji, a jak najwięcej skutków w dobrej pracy
I jeśli zdarzyło się jakiekolwiek zdarzenie i wyszło do tego, że trzeba wyjechać, żeby powroty były całe, zdrowe i szczęśliwe. Moi drodzy, raz i goście, tacy są drukny duchowie w straży pożarnej, są zapaleńcy. A z zapaleńcami można zrobić wszystko. Jego, mówi, jak to mówili, konie kraść. Do tańca, do różańca, są w kościele, kiedy trzeba, są na zabawie, tworzą, integrują społeczność lokalną. Właśnie tacy są strażacy z Słowacinka. Ja twierdzę, że nie ma lepszej straży w gminie i w powiecie niż Słowacinka. A może jest zarządowi z panem Sołtowym, naprawdę się cieszę. Jesteście bardzo prężnie działającą jednostką. Ta współpraca między Komendą Miejską a Ochotniczą Strażą Pożarną w Słowacinku naprawdę układa się świetnie. Zarówno na poziomie interwencyjnym, gdzie wspomagacie nas w swoich działaniach, w naszych działaniach, wspólnych działaniach. Gratuluję Wam oczywiście Waszej działalności, to co do tej pory zrobiliście. Na pewno jest to Waszą zasługą, oczywiście tych osób, które Was również wspierały i w modlitwie, i finansowo, i w każdy inny sposób. Tego przykładem jest między innymi to, co tutaj było przekazane, przedstawione, tak, ten samochód plus przyczepka. Wiem, że macie duże marzenia, oczywiście nie rezygnujcie z nich, nawet gdyby... Chciałem tylko złożyć gratulacje zarządowi. Piękny zarząd. Najbardziej mi się w tym zarządzie podoba skarbnik. Skarbnik 7 tysięcy, to jest roku jeszcze. Marzycie o tym wspaniałym, ciężkim wozie, którego też wierzę głęboko, że się doczekacie. Mam nadzieję, że tutaj z wszystkimi panami, przy dobrej współpracy z księdzem dziekanem, bo ksiądz dziekan jakby jest takim zawsze dobrym duchem wszystkich dobrych inicjatyw, zarówno tych młodzieżowych, tych patriotycznych, tych niepodległościowych, harcerskich, jest taką osobą, która potrafi zapalić piękne, wielkie iskry w naszych sercach i w naszych umysłach. Za to Wam wszystkim dziękuję, za to, że macie takich wspaniałych przyjaciół tutaj. To rzadko się zdarza takich gości mieć na sali. Więc do przodu działamy, a ten tydzień najbliższy pokaże, czy uda nam się troszeczkę przyspieszyć realizację Waszych marzeń. I jak wcześniej tam w krótkim filmiku zdążyliście Państwo zauważyć, to były marzenia z 2018 roku. Fakt, mamy dwuletni pośpis, ale już od roku mówimy, że marzeniami naszymi są poddasze i samochód. Rok temu już żeśmy sobie zamarzyli mieć poddasze i nowy samochód pożarniczy, to prawdopodobnie w przyszłym roku by się to mogło spełnić. Za Panem stoi marzenie sprzed 2 lat, tak? Tak jest, to marzenie sprzed 2 lat, ta przyczepa, to był nasz pomysł w doposażeniu naszej straży pożarnej. Mamy samochód ciężki, gaśniczy i takim ekonomiczniejszym i bardziej też przydatnym w zwalczaniu innych zdarzeń zagrażających życiu, to właśnie był zakup samochodu specjalistycznego ratowniczo-rozpoznawczego marki Nissan i doposażyliśmy go również w przyczepę sprzętową, która właśnie za mną stoi. Jest to najnowszy zakup, 2020 rok. Cieszymy się z niego bardzo i będziemy jeszcze powoli go wyposażać tą przyczepę w coraz to lepszy sprzęt. Już posiadamy w tej przyczepie zbiornik, tanker 13 tysięcy litrów wody, który pomieści 13 metrów sześciennych wody i będzie on nam służył do zabezpieczenia pożarowego, zabezpieczenia w wodę wielkopowierzchniowych pożarów. Dofinansowane z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak jest, pan minister dołożył znaczną część, praktycznie 99% wartości przyczepy to jest dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Rozwijamy się bardzo, można powiedzieć, w bardzo wysokim stopniu przyspieszyliśmy nasze, znaczy zwiększyliśmy nasz potencjał, zwiększyliśmy nasze możliwości. Stajemy się już widoczni praktycznie wszędzie. Każde uroczystości, które się dzieją w gminie Biała Podlaska, zabezpieczamy pod względem medycznym, pożarowym czy technicznym. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, no ale do obsługi takiego sprzętu mamy też wysoko wyszkolonych ludzi. W tym roku na kurs podstawowy wysłaliśmy 2 osoby, w zeszłym roku kurs
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyły 4 osoby, a kwalifikowana pierwsza pomoc to jest troszeczkę bardziej, większa możliwość jak pierwsza pomoc, czyli mamy, można powiedzieć, wykwalifikowanych ratowników. Młodzieżowa drużyna poszernicza również działa przy waszej jednostce? Tak, już od 2 lat działa młodzieżowa drużyna pożarnicza. Powoli nabiera umiejętności, już jeżdżą na zawody strażackie, zajmują, w zeszłym roku było to 8 miejsce w zawodach powiatowych, także drużyna pożarnicza młodzieżowa, fajnie, jeżeli by w przyszłości chociaż część osób z młodzieżowej drużyny zostało druhami zawodowymi. Słyszałam również podczas sprawozdania, że ma być budowana altana, tak? I rozbudowana świetlica. Mamy już rok 2020. Mamy nadzieję, że tą altanę skończymy w tym roku i prawdopodobnie na początku lata. Być może już zrobimy otwarcie, tak? Jeżeli ktoś jest dociekliwy i nie wie, co tu się dzieje, tak, tu będzie altana na potrzeby naszej jednostki. Robimy również szkolenia pod chmurką, a altana nam w zupełności wystarczy. Chcielibyśmy, żeby jednostka się rozbudowała pod dasze, żeby w okresie zimowym czy podczas pełnienia dyżurów można było spędzać czas, można było bezpiecznie się szkolić na właśnie w takiej sali. Mamy świetlicę, ale bardzo często już ta świetlica jest zajmowana przez mieszkańców, bo organizowane są różne uroczystości, imprezy rodzinne i tak dalej. Tak, Słowacinek stał się naprawdę żyjącą miejscowością. Tak, tutaj się zawsze coś dzieje.